Cześć. Dzisiaj zaimplementujemy sobie w C Sharp bardzo prosty algorytm sortowania, sortowanie bąbelkowe. Sortowanie bąbelkowe to najprostszy algorytm sortowania, który działa bardzo prosto poprzez wielokrotne sprawdzanie i zamienianie sąsiednich elementów, jeśli są one w niewłaściwej kolejności. Na przykład mamy tutaj dane wejściowe, tablicę pięcioelementową 75, 21, 54, 32, 88. I pierwsze przejście tego algorytmu sprawdza. Najpierw jest sprawdzana para pierwszych dwóch liczb 75 z 21. I tutaj algorytm porównuje te dwie liczby. Jeśli pierwsza liczba jest większa, 75 od 21, no to zamienia je miejscami, żeby ta mniejsza liczba była pierwsza. Następnie porównuje drugą z trzecią. Jeśli znowu jest druga większa od trzeciej, no to zamienia je miejscami. I potem porównuje trzecią z czwartą i czwartą z piątą. Tak, żeby mniejsza liczba trafiła przed większą. I to samo wykonuje w drugim przejściu. I tutaj mamy, że 21 porównuje z 54, no to widzimy, że te liczby są, mniejsza jest pierwsza. 54 z 32, tutaj mamy drugą liczbę mniejszą, czyli trzeba zamienić. Czyli 32 wskakuje na drugą pozycję. Przy porównaniu trzeciej pozycji z czwartą wszystko jest OK. I przy porównaniu czwartej z piątą wszystko jest OK. No i widzimy, że już mamy tablicę posortowaną od najmniejszej wartości do największej. Mamy 21, 32, 54, 75, 88. Czyli tablica już jest posortowana, ale nasz algorytm jeszcze tego nie wie, czy może zostać zakończony. Algorytm wymaga jeszcze jednego całego przejścia bez zmiany elementów, aby wiedzieć, że tablica jest posortowana. To teraz zaimplementujemy sobie przykładowy kod, jak to wyglądać ma w C-Sharpie. Dobrze, wprowadziliśmy kod. Tutaj w zasadzie nie ma co omawiać, jest to bardzo prosty kod, no ale powiem, tutaj tworzymy sobie funkcję do sortowania bąbelkowego. Tutaj jest ona wywoływana i to jest tutaj ten cały algorytm sortowania bąbelkowego, a tutaj jest wywoływana funkcja printArray do wydrukowania tablicy. No i tutaj po prostu przekazujemy tą tablicę i drukujemy każdy element. A w środku wnętrze funkcji do sortowania działa po prostu w ten sposób, że iterujemy sobie po tablicy i porównujemy sobie, jeśli element pierwszy z drugim porównujemy, potem drugi z trzecim, trzeci z czwartym i jeśli jest on pierwszy, jest większy od drugiego, no to po prostu zamieniamy je miejscami. No i cała tutaj ta filozofia. A jeśli nie wiesz, jak działają pętle czy instrukcje warunkowe, no to zapraszam do mojego kursu na temat podstaw C Sharp. Teraz możemy sobie uruchomić program i zobaczyć wynik działania programu.
No i uruchomiliśmy program i mamy posortowaną tablicę. Mamy 5, 7, 11, 12, 22, 23, 25, 43, 64, 7, 9, 8, 6, 9, 7. Czyli algorytm działa zgodnie z założeniami. Tablica jest posortowana. No i tak może wyglądać przykładowa implementacja tego algorytmu. Dobrze. Teraz kiedy możemy zastosować ten algorytm? No, algorytm sortowania bąbelkowego ze względu na swoją prostotę. Jak widzimy, jest to bardzo prosty algorytm. Czyli sortowanie bąbelkowe jest często używane do wprowadzania nazwy, koncepcji w ogóle algorytmów sortowania. Wykorzystywane jest też w grafice komputerowej. Jest to bardzo popularne ze względu na możliwość wykrywania bardzo małych błędów, takich jak zmiana tylko dwóch elementów w prawie posortowanych tablicach. Ale ogólnie jest to po prostu bardzo prosty algorytm, który nam wprowadza koncepcję po prostu sortowania. Także w tym odcinku to wszystko i zapraszam na kolejne. Dziękuję.